Szanowni Państwo, witam dzisiaj na temat, jaki mamy do omówienia, jest związany z tym, jak rozpoznać antychrysta. I mamy kilka miejsc, które w Piśmie Świętym dotyka tego tematu, że jest zapowiedziane, że pojawi się lub pojawiał się już taki, którego można określić jako antychryst. Jedno z takich miejsc to jest drugi list świętego Jana Apostoła, rozdział pierwszy, wiersz siódmy. Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Czyli podstawowa rzecz, którą tutaj Jan uwypukla, to to, że taki człowiek zaprzecza temu, że Pan Jezus Chrystus, czyli Bóg objawiony, został w ciele, czyli zaprzecza się faktowi, że Pan Jezus Chrystus tutaj był na ziemi, że On jako jedyny prawdziwy Bóg przyszedł tu na ziemię w postaci podobnej do grzesznego ciała. Jeszcze mamy trzy takie miejsca, również napisane przez apostoła Jana. To jest pierwszy list Jana, rozdział czwarty, wiersz trzeci. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Czyli znowu jest podkreślony fakt, że Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg przyszedł na ziemię w postaci podobnej do grzesznego ciała. Przyszedł w ciele. Nie można temu tutaj zaprzeczać, gdyż zaprzeczanie temu faktowi jest nazywane przez Pismo Święte jako to, co dowodzi, że jest się ducha antychrystusowego. Więc podstawowa rzecz. Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i to jest kluczowa informacja. Kolejne takie miejsce to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, 22 wiersz. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się i Ojca, i Syna. Czyli osoba, która atakuje wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa. Są tego typu ludzie, którzy myślą, że Jezus Chrystus stał się Synem Bożym w czasie, że nie był Synem Bożym zawsze. A Pismo Święte mówi, kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. I jest to podstawowa rzecz. Jeśli ktoś zaprzecza synostwu Pana Jezusa Chrystusa, ten zaprzecza ojcostwu Boga Ojca. I wtedy cała nauka Pisma Świętego dotycząca Boga, że mamy Boga objawionego w trzech równych sobie osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, i wszystkie te trzy osoby są sobie równe, to taka nauka jest po prostu atakiem na to, co objawia nam Pismo Święte. Kolejny fragment. To jest drugi rozdział pierwszego listu Jana, 18 wiersz. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Skąd wiemy, że jest już ostatnia godzina? Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas, ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem, ten jest antychrystem, który wypiera się i Ojca, i Syna? Czyli widzimy wyraźnie, że tutaj apostoł Jan przedstawia nam tego typu nieszczęśliwych ludzi,
którzy są nazywani przez niego antychrystami. Pojawiło się wielu antychrystów. Po czym poznać, czy mamy do czynienia z antychrystem? Poza tymi punktami, które już wymieniliśmy, czyli zaprzeczanie, że Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg przyszedł w ciele, Bóg objawiony w ciele. Drugi element to niepodtrzymywanie zasady, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie, że stał się Synem Bożym, tylko że Pan Jezus Chrystus od zawsze jest Synem Bożym. Że Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg jest Synem Bożym. On zawsze był Synem Bożym. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. I to jest też rzecz, która jest atakowana przez kogoś, kto jest antychrystem. Generalnie można tutaj parę cech takich znaleźć, które pokażą nam, jak rozpoznać antychrysta. Miłość do Jezusa. Kto nie miłuje Pana Jezusa, ten jest przeklęty. Więc jeżeli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, to ten ktoś jest antychrystem. Tego typu człowiek jest antychrystem, jest na drodze do piekła. I jako taki powinien przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i poprosić Go o przebaczenie swoich grzechów. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy. I Jego ofiara jest doskonała, wystarczy na zgładzenie wszystkich grzechów. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, to On cię bez żadnego wypominania uratuje. Bo powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I kolejny element, radość w Panu, radość zbawienia. Ponieważ Duch Święty, który mieszka w chrześcijanach, jest duchem radości. Antychryst nie ma takiego ducha radości. Antychryst nie potrafi radować się ze zbawienia. Antychryst nie ma radości w Panu. Jeśli taka osoba nie ma radości, nie cieszy się tym, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem, nie cieszy się tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem objawionym w ciele, taki człowiek jest antychrystem. Taki człowiek musi czym prędzej pokutować, musi czym prędzej uznać swoją grzeszność, czym prędzej musi przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, aby Pan Jezus Chrystus go uratował. Wtedy Pan Jezus da Ducha Świętego do serca takiej osoby i Pan Jezus Chrystus zbawi takiego człowieka i wtedy taki człowiek zacznie bez jakichkolwiek ograniczeń wiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem i cieszyć się tym faktem. Jest to radość w Panu i jest to cecha, której nie ma antychryst. Czyli antychrysta poznać po tym, że nie cieszy się w Panu. Kolejna rzecz. Wyznaje. Wyznawanie Jezusa Chrystusa. Antychryst nie wyznaje Jezusa Chrystusa. Widzieliśmy, nie podtrzymuje nauki o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie podtrzymuje nauki, że Bóg został objawiony w ciele, że Jezus Chrystus przyszedł w postaci podobnej do grzesznego ciała, że Pan Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To jest kluczowe. Antychryst nie wyznaje Jezusa. Antychryst zaczyna różnego rodzaju, innego rodzaju wyznania. A to wyznaje na przykład, że jest przeciw aborcji. O, to pięknie mu wychodzi. Albo wyznaje, że jest przeciwko wojnie. O, to pięknie mu wychodzi. Albo wyznaje różnego rodzaju rzeczy, które owszem są zgodne z etyką chrześcijańską, ale nie koncentruje się. Nie miłuje prawdy Słowa Bożego skoncentrowanej na podstawowych biblijnych doktrynach. Nie wyznaje tego, że Jezus Chrystus jest Jahwech, Panem. Nie wyznaje tego, że Jezus jest Zbawicielem. Nie wyznaje tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie wyznaje tego, że Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dziś, żeby zabrać do nieba wszystkich wierzących w Pana Jezusa. Taki człowiek, który jest antychrystem, będzie boczył na różne sposoby w prawo, w lewo, byleby nie głosić prawdy Bożej, która jest
głoszona przez apostołów na kartach Pisma Świętego. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na Pawła apostoła, jeśli popatrzymy na Piotra apostoła, jeśli popatrzymy na innych uczniów przedstawionych na kartach Pisma Świętego, widzimy doskonale, że oni widzieli tylko jeden główny punkt głoszenia. I tym punktem jest Jezus Chrystus. Antychryst będzie głosił wszystko inne, tylko nie Boga objawionego w ciele, tylko nie tego, który przyszedł tutaj jako Syn Boży, będąc Synem Bożym od zawsze. Kolejna rzecz, że u takiego człowieka nie widać elementów nowego życia. Antychryst nie ma w sobie życia Bożego, a więc będzie w nim widać różnego rodzaju wytresowane sposoby udawania chrystusowego człowieka, udawania chrześcijanina lub otwarcie będzie wrogo nastawiony do chrześcijaństwa. Antychryst jest powiedziane, że wyszli spośród nas, ale nie byli z nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. A więc jest to człowiek, który farbuje się na chrześcijańsko, ale jest to człowiek, który nie ma nowego życia. Jest to człowiek, który żyje po staremu bez zmian. Tak jak gdyby się nigdy nie nawrócił. Tego typu rzecz. On ma wstręt do tego, co Boże. On nie kocha tego, co jest chrześcijańskie. On jedynie chce uchodzić za wierzącego, uchodzić za osobę religijną. Do różnych potrzeb jest mu to potrzebne. Na przykład jest to człowiek, który uważa, że lepiej będzie, jeśli będzie znany jako wierzący chrześcijanin. I kolejna rzecz. Jest to pokój z Bogiem. Antychryst nie ma pokoju z Bogiem. Nie mają pokoju bezbożnicy. Więc antychrysta można poznać po tym, że nie ma pokoju z Bogiem. Nie ma pokoju co do tego, co spotka go po śmierci. Nie ma pokoju co do tego, że gdyby dzisiaj umarł, na 100% byłby w niebie z Jezusem. Antychryst ma niepewność. Antychryst myśli, że może stracić zbawienie. Antychryst myśli, że jest zbawiony na podstawie swoich wspaniałych uczynków. Antychryst myśli o tym, że jego uczynki mają jakikolwiek wpływ na zbawienie. Antychryst myśli, że Bóg jest twardy, że czegoś od niego oczekuje, a przecież Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Bóg niczego od człowieka już nie oczekuje, bo człowiek całkowicie zbankrutował. Człowiek zamordował jego jedynego syna. Czego można od tego typu osobników, którzy zamordowali Syna Bożego, jeszcze oczekiwać? To byłoby podeptanie ofiary krzyża, gdyby Bóg mimo takiego aktu wrogości jeszcze oczekiwał czegoś od ludzi. Nie oczekuje niczego od ludzi, bo ludzie spodleli całkowicie i od ludzi nie można niczego oczekiwać. I jedyne co, to można ich albo potępić, albo jeśli skorzystają z ofiary Pana Jezusa Chrystusa, ułaskawić. Nic więcej. Nie ma żadnej wartości w człowieku. I antychryst będzie szukał takich humanitarnych cech w człowieku. Taki antychryst miłuje ludzi bardziej niż Boga, więc on będzie chciał przypisywać ludziom różnego rodzaju dobre cechy, a Bogu będzie przypisywać chciał cechy takie, które nie są objawione w Biblii. Więc mamy kwestię pokoju z Bogiem. Antychryst nie ma pokoju z Bogiem. Po tym rozpoznać antychrysta, że on nie ma pewności co do jutra, jeśli chodzi o wieczność, ale też nie ma pewności co do jutra i troszczy się o sprawy tego świata i troszczy się o to, co będzie jutro, co będzie pojutrze, czy będzie to, czy będzie tamto. Jakie to ma znaczenie? Jeśli Jezus Chrystus jest Zbawicielem i jest z tobą, to nie musisz się o to troszczyć. Ale antychryst nie ma Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, więc troszczy się o ziemskie sprawy. Martwi się przedwcześnie. Jest to objaw tego, po czym rozpoznać antychrysta, że nie ma pokoju. I kolejna rzecz. Zainteresowanie czytaniem Słowa Bożego jest typową rzeczą, która
rozstrzyga, czy ktoś jest antychrystem, czy nie. Jeśli ktoś nie ma zainteresowania czytania Słowa Bożego, nie ma zainteresowania czytania Biblii, nie ma zainteresowania tym, żeby Słowo Boże w 100% traktować jako jego drogowskaz, jako jego lampę świecącą w ciemnym miejscu, taki człowiek jest antychrystem, jeśli on nie miłuje Słowa Bożego, jeśli nie chce słuchać, co Bóg przez Biblię ma nam do powiedzenia, jeśli on nie chce w życiu stosować Biblii, jeśli nie chce stosować w życiu Słowa Bożego, jeśli nie chce w życiu stosować Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu w całej rozciągłości, jest to antychryst. I po tym rozpoznać antychrysta, że pomniejsza poselstwo Słowa Bożego, próbuje szukać dziur w całym i taki antychryst jest przez to jaskrawo widoczny. Jest to duch antychrysta. Nie poddawać się Słowu Bożemu. Jeśli przykazanie pańskie coś mówi, to chrześcijanin mówi na to tak i amen. Antychryst szuka zawsze wymówek. Ten, który chce być posłuszny Słowu Bożemu, szuka sposobu na to, żeby temu Słowu Bożemu być posłusznym. Antychryst zawsze szuka powodu, żeby temu Słowu Bożemu jakoś się przeciwstawić, jakoś znaleźć jakieś ale. I kolejna rzecz, to jeżeli nawet antychryst kiedyś miał zainteresowanie Słowem Bożym, to utracił je po pewnym czasie. Jest to też charakterystyka antychrysta, bo Duch Święty jest duchem wytrwałości. Antychryst nie ma Ducha Świętego. Po tym poznać antychrysta, że czasami deklaruje, że kiedyś interesowała go Biblia, a teraz go Biblia nie interesuje. I to jest kolejne znamie takiego antychrysta. Kolejna rzecz, modlitwa, rozmowa z Bogiem. Antychryst nienawidzi się modlić, nie rozumie, po co to jest. Woli recytować jakieś wyuczone modlitwy, jakieś litanie, byleby nie musiał mówić bezpośrednio do Boga. Może nawet te modlitwy, które się nauczył, są psalmami z Pisma Świętego lub fragmentami Biblii, ale to jest właśnie ucieczka przed modlitwą. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, własnym sercem, własnymi słowami. To jest modlitwa. Natomiast antychryst nienawidzi się modlić. Nie umie się modlić, nie chce się modlić i często jego antychrystusowe nastawienie jest maskowane tym, że pięknie recytuje jakieś modlitwy, które zostały wyuczone przez niego w toku jego edukacji religijnej. To jest typowe podejście antychrysta, że on nie chce rozmawiać z Bogiem. Dziecko Boże chce rozmawiać z Bogiem, cieszy się tym, że może mówić do swojego niebiańskiego ojca: Abba, ojcze, ty jesteś moim jedynym opiekunem i może całkowicie polegać na Bogu. Rozmawia o nim cały czas, bez przestanku się módlcie. Dla dziecka Bożego nie jest żadnym obciążeniem. Dla antychrysta jest to: no ale jak to bez przestanku się módlcie? To co, ja mam się cały czas modlić? No oczywiście, że dla niego jest to straszliwe, bo on nawet sekundy nigdy w życiu się nie chce modlić. Jest to generalnie objaw antychrysta, jeśli ktoś nie chce się modlić. Kolejna rzecz, tęsknota do Pana Jezusa. Antychryst nie tęskni za Panem Jezusem, bo spotkanie z Panem Jezusem będzie wrzuceniem go do jeziora ognia i siarki. I dlatego nie tęskni za Panem Jezusem. Nawet jeśli intelektualnie taka osoba myśli o sobie, że jest zbawiona, to duch i dusza takiego człowieka doskonale czuje, że nie jest pojednany z Bogiem i nie chce spotkania z Chrystusem. Antychryst nie chce się spotkać z Panem Jezusem. Nie oczekuje tego, żeby Pan Jezus go wziął do siebie. To jest objaw bycia antychrystem. Jeśli ktoś nie oczekuje tego, że Pan Jezus Chrystus czym prędzej weźmie go do siebie, do nieba, to jest właśnie antychrystusowe nastawienie. Niechęć do tego, żeby Jezus Chrystus już dziś przyszedł i zabrał nas do siebie, wierzących. Kolejna rzecz, chęć służby Bogu. Jeżeli mamy
chrześcijanina, to jego nie da się powstrzymać od służby Bogu. Antychryst z kolei zawsze powie, na cóż ta strata? Po co rozdawałeś te traktaty? Po co głosiłeś koledze w pracy? Po co masz obklejony samochód naklejkami, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, albo podobnymi. Przecież to no, jesteś złym kierowcą, może taki antychryst ci podpowie i to jest złe świadectwo, że to jest przyklejone z tyłu. Nawet jacyś wierzący mogą po antychryście to powtarzać. Ale antychryst nienawidzi służby, nienawidzi tego, żeby odwiedzać ludzi i mówić im o Bogu. Antychryst nie ma serca gorącego dla służby, dla Pana. Jeśli jest wkręcony w jakąś służbę, to powie, na cóż, ależ to mozu, nie będzie robił tego z radością. Więc antychrysta poznać po tym, że nie raduje go służba Panu Jezusowi. Antychrysta poznać po tym, że nie jest zainteresowany służeniem Bogu. Kolejna rzecz. Chrześcijanin chce oddać Bogu wszystko, swoje dzieci, swoje zasoby, swoje umiejętności. Antychryst z kolei właśnie jest takim, który nie chce Bogu oddać wszystkiego. Antychryst uważa, że ma coś swojego na ziemi, a przecież jest napisane, Pańska jest ziemia i to, co jest na niej. Cały świat i wszystko, co ta ziemia ma, to jest Pańskie. To jest własność Pana Jezusa. Antychryst zacznie rozważania typu, czy mam płacić dziesięcinę, czy nie. Bo 10% to już jest dla takiego antychrysta masakrycznie dużo. I jest to kwestia taka, że chrześcijanin w ogóle nie pyta 10%, 5%, 100%, 200%, 30%. Chrześcijanin po prostu wie, że wszystkie pieniądze ma od Pana i wszystkie są od Pana i jedynie rozważa pod kątem tego, czy dana służba jest więcej warta niż moje jedzenie, moje ubranie, bo jeśli mamy wyżywienie i odzież, na tym poprzestawajmy. Więc teraz pytanie, czy teraz ten cel jest więcej wart niż moje potrzeby? Jeśli jest więcej wart, no to pieniądze muszą na tą służbę iść z radością i antychryst nie będzie tego czynił z radością. Tak jak Judasz będzie przeszkadzał innym obdarowywać cele tutaj związane ze służbą Bogu. Nie będzie chciał swoich dzieci dać Panu. Nie będzie chciał, nie chce, żeby jego zdolności, umiejętności były wykorzystane dla Boga. Będzie tym bardzo mało negatywnie wręcz będzie tym zainteresowany. Nie będzie chciał. Więc antychryst nie chce oddać Bogu jego własności. Jest złodziejem w pewnym sensie. Czyli musimy pamiętać o tym, że mamy kolejne cechy antychrysta. Następną cechą antychrysta jest to, że nie jest gotów dla Chrystusa cierpieć. Czyli jeśli nagle pojawia się jakieś prześladowanie ze względu na wiarę, o, tutaj mamy na przykład kogoś, kto z polityków powie, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to nie może zajmować wyższych stanowisk w jakimś miejscu. To taki antychryst nie wspomni o tym, że jest chrześcijaninem. Albo jeżeli są prześladowania i cierpienia, antychryst nie chce być prześladowany, nie chce cierpieć dla Chrystusa. I jest to dla niego powód smutku, jeśli ktoś go będzie prześladował za to, że jakieś tam związki z chrześcijaństwem ma. Natomiast dziecko Boże widzimy w Nowym Testamencie, że jeśli byli prześladowani, to cieszyli się, że są prześladowani dla imienia Pana Jezusa. Bo to jest ciekawe, ale radosne, gdy jest prześladowanie ze względu na Pana Jezusa. Nie ze względu na nasze złe uczynki. Nie ze względu na uczynki, które są na przykład kłótnią z rządem o sprawy niezwiązane z chrześcijaństwem. Bo niestety dzieci Boże lub też osoby religijne czasami w takie konflikty popadają.
na przykład zakaz transfuzji krwi jest takiego typu pomysłem. Niektóre religijne grupy mają tego typu pomysły i za to cierpią od rządu prześladowania. No więc to nie jest prześladowanie ze względu na Chrystusa, tylko ze względu na przestępstwo związane z tym, że nie chciało się poddać swojego dziecka ratującym życie procedurom medycznym, czy też inne kwestie związane z obowiązkami wobec państwa, nawet jeśli te obowiązki są dziwne, ale nie dotyczą posłuszeństwa Słowu Bożemu, bo oczywiście mamy więcej słuchać Boga niż ludzi. Ale jeżeli państwo sobie wymyśli jakieś dziwne rzeczy, które są, owszem, dziwne, owszem, nie zgadzamy się z nimi, nie rozumiemy ich, tak jak rząd sobie myśli, ale nie dotykają kwestii związanych ze Słowem Bożym, to wierzący jest obowiązany ich przestrzegać. I jeśli cierpi za ich nieprzestrzeganie, to cierpi jako przestępca, a nie jako ktoś, kto cierpi za dobre uczynki. No więc antychryst nie jest gotów cierpieć za Chrystusa. Natomiast kto wie, czy nie będzie robił z siebie cierpiętnika za sprawy drugorzędne. I to jest duch antychrysta, żeby Chrystusa usunąć z centrum. Jeszcze bardzo ważna cecha antychrysta. Brak miłości do braci. Kto nie miłuje braci, jest śmierci. Antychryst nie chce być z innymi dziećmi bożymi. Jest powiedziane, wyszli z pośród nas, ale nie byli z nas. Po tym poznać antychrysta, że nie miłuje dzieci bożych. Wilka ciągnie do lasu. Dziecko Boże ciągnie do innych dzieci bożych. I to jest naturalna rzecz, że jeśli gdzieś są biblijne spotkania, to wierzący tam będzie. Będzie na łamaniu chleba, będzie na modlitwie, będzie na głoszeniu słowa, jak jest ewangelizacja, to go nie zabraknie. I to jest kwestia taka związana z tym, jakiego ducha kto ma. Antychryst ma ducha, który się separuje. Dochodzi do atomizacji. Ludzie są pojedynczy, niby religijni, niby twierdzą sobie, że są wierzący, ale antychrystusowy duch w nich działający powoduje, że to jest czasami jedna osoba na uboczu, czasem dwie osoby na uboczu, czasem małżeństwo, czasem rodzina, ale nie chcą łączyć się z wierzącymi, nie ciągnie ich do wierzących. Szukają powodów do tego, żeby usprawiedliwić swoje działanie, bo wiedzą doskonale, że to jest objaw tego, że nie mają w sobie Ducha Świętego, a mają w sobie ducha antychrystusowego. Więc jak poznać antychrysta? Te kilka punktów to nie są niestety wszystkie punkty, ale widać, że tu chodzi o nastawienie serca. Jest to antychryst ktoś taki, kto porzucił lub nie znał pierwszej miłości do Chrystusa. Nie kultywuje pierwszej miłości do Chrystusa. Jest to ktoś, kto zaprzecza temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, że Bóg został objawiony w ciele. Antychryst jest to ktoś, kto nie wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym od zawsze, czyli że Bóg odwiecznie istnieje w osobach Syna i Ojca i Ducha Świętego. Taki jest antychrystem i po tym go poznać. Zachęcam do czytania Słowa Bożego. W Słowie Bożym dowiecie się, że nawet antychryst może uwierzyć w Pana Jezusa i być zbawiony. W Słowie Bożym dowiecie się, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie wasze grzechy. W Słowie Bożym dowiecie się, że ta ofiara jest doskonała i wystarczy za wszystkie wasze grzechy. W Słowie Bożym dowiecie się o tym, że możecie mieć pokój z Bogiem, bo Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie wasze grzechy. W Słowie Bożym dowiecie się tego, że możecie mieć pewność życia wiecznego, że zbawienie jest nieutracalne. Czytajcie Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Zapraszam do kontaktu. Można też
w postaci komentarzy pod tym filmem lub w jakiś podobny sposób się ze mną komunikować. Chętnie, jeśli czas na to pozwoli, odpowiem na pytania. Z Bogiem.